Dzień dobry raz jeszcze. Kłaniamy się wszystkim tym z Państwa, którzy zechcieli włączyć telewizory, jak również wszelkiego rodzaju maści, odbiorniki, dzięki którym można Republikę oglądać. Witam w Państwa i w swoim imieniu, rozpoczynając i nowy dzień, i nowy tydzień publicystycznie zaproszonych gości, jednocześnie dziękując im za to, że wykazali się nie lada cierpliwością. Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Michał Wawer, Konfederacja. Dzień dobry panu, panie pośle. Dariusz Matecki, Suwerenna Polska. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Kusznieruk, Nowa Lewica. Dzień dobry panu. Państwu. Dzień dobry panu. Daj Boże, może kiedyś pośle. I Piotr Bakun, Bezpartyjni. Dzień dobry panu, panie Piotrze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Skoro jednemu Piotrowi, to i drugiemu życzę, żebyście posłami zostali, tym bardziej, że wtedy ta polityka byłaby racjonalniejsza, aniżeli w tej chwili mamy ją taką, a jaką mamy. Piotr Kusznieruk, błyskawicznie porozmawiamy o księdzu Olszewskim, bo to jest sprawa niewątpliwie budząca i grozę, i ciarki po plecach pewnie niejednemu przychodzą. Jak można w XXI wieku tak się zachowywać? Ale zacznę od tego, co mamy tu i teraz, czyli mamy podwyżki cen prądu. Pan Dorożała, z kogo robi idiotów? Z pana, ze mnie, czy w ogóle z całości? To znaczy, z tej wypowiedzi, którą słyszałem, no, mam wrażenie, że nie policzył tego dokładnie, co powiedział. Natomiast nie chcę bronić, bo się powinien przygotować do tego typu wypowiedzi. To znaczy, nieuniknioną sprawą są podwyżki 30% i większe. To wynika z wyliczeń. Być może część społeczeństwa dostanie jakieś narzędzie osłonowe, ale na takiej zasadzie, że to będzie zmniejszenie jednak bólu z tytułu wydatkowania większych kwot, niż generalnie pokazanie, że ci ludzie na tym zarobią, a z wyliczeń, które usłyszałem w tekście, oznacza, że na podwyżkach ludzie generalnie zarobią, bo podwyżki będą większe niż zwrot środków. Ale ja rozumiem, że pan też słuchał tej wypowiedzi. Pan się nie zdaje tylko na moją relację. Nie, tak, słuchałem. A, no to w porządku. Czyli ja się nie przesłyszałem. Z przeliczenia wynika, że podwyżki powinny objąć jakieś 400 zł, a refundacja miała być 1200, więc generalnie ludzie powinni na tym zarobić 600. Mamy państwo takie, jakie mamy. Czyli państwo albo dla idiotów, albo państwo idiotów. To znaczy, ja powiem w ten sposób. Ja mogę się odnieść do wypowiedzi osoby, która udzielała wywiadu, i powiedzieć, że te wyliczenia są błędne. No jeszcze pan powie osoby ministerialnej, to już będzie pełnia szczęścia. Oczywiście, tak. No to, że państwo zapłacą więcej za prąd, pal licho, ale mamy osobę ministerialną, która jeszcze pięknie odmienia, wywołując Paulinę Henik-Kloskę, pani ministra. No. I to jest najważniejsze. Ja powiem tak, sytuacja z podwyżkami, na to się społeczeństwo musi przygotować. W Polsce była prowadzona od praktycznie rzecz biorąc roku 85, kiedy oddaliśmy ostatnią elektrownię węglową, zła polityka energetyczna, nie rozbudowywaliśmy. Nowe bloki chociażby w Turowie żeśmy oddawali w międzyczasie. Mówimy o nowej, modernizacja następowała. Przez 40 lat była słaba modernizacja. Dobra, historia mnie nie interesuje. Mnie interesuje teraźniejszość. Jak formacja, która mieni się jako formacja proludzka, prospołeczna, mogła pozwolić na to, żeby były takie podwyżki? Jak? Dlaczego nie wprowadziliście tarczy osłonowej? Dlaczego nie przedłużyliście? To znaczy, w ramach mechanizmu mówiło się o programie osłonowym. Zobaczymy, jak będzie działał. No ale zaraz. Jest różnica między wybranymi a wszystkimi. Jest. No ale. To dlaczego jako partia prospołeczna nie dajecie wszystkim? Dlaczego na przykład, udając, że wszyscy troszczą się o przedsiębiorców, nikt nie zatroszczył się od nich? Proszę państwa, za chwileczkę chleb będzie droższy. Nawet benzyna podrożeje, bo żeby uruchomić tę aparaturę do wydawania benzyny, to też trzeba prądu. Wszystko to, co jest napędzane prądem i gazem, będzie droższe. Dystrybutor to się nazywa. To nie to, że szukam w głowie, tylko mówię o aparaturze generalnie szeroko rozumianej. No i jak? Znaczy, zobaczymy, jak będzie wyglądała dalsza sytuacja, jeśli chodzi o sprawę podwyżek i ekonomię. Część elementów osłonowych zostało uruchomione. One z pewnością nie pokryją wszelkich strat ludzi, ponieważ wydatki będą wyższe na energię elektryczną. Mechanizm osłonowy od początku był zakładany, że będzie mechanizmem czasowym, i
trzeba się do tego przygotować. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem są inwestycje w infrastrukturę. Nie, no przecież Komisja Infrastruktury nic nie robi. No nie rozśmieszajmy się już po całości, bardzo pana proszę. To jeszcze inaczej. Odwiedzili mnie wczoraj znajomi, przyjaciele. I tak sobie rozmawialiśmy o życiu i o całej innej reszcie. I oni nie są w stanie zrozumieć na przykład mechanizmu działania babciowego w sytuacji, kiedy lecą zwolnienia grupowe. Proszę mi powiedzieć, która matka skorzysta z babciowego, kiedy traci robotę? Która? No żadna. A, rozumiem. Olga Semeniuk-Patkowska. Mało tego, że traci robotę, to jeszcze prawdopodobnie wprowadzając kryteria i pomysły Platformy Obywatelskiej w kontekście 800+, nie będzie mogła z tego programu skorzystać jako bezrobotna osoba, bo takie pomysły również są. Tusk rozdaje bony na drożyznę, niestety wciska je ludziom. I talon na balon. Tak, talon na balon, to jest właśnie projekt Donalda Tuska. Opowiadanie przez wiceministrów, którzy mieli przygotowane briefy, pewnie przez odpowiednie departamenty w klimacie, które ośmieszają ministra Dorożałę, bo wypowiedzi dotyczące tego, że macie podwyżkę, ale czujcie, że to jest bonus. Ale to przepraszam, do briefy go obciążają, research go obciąża, czy on się sam obciąża? Sam się oczywiście obciąża, sam się obciąża tym, że nie rozumie tego, co czyta, ale też nie rozumie mechanizmu funkcjonowania państwa. Mieli czas na to, żeby wprowadzić i przedłużyć tarczę, którą my przygotowaliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie zrobili tego. Mieli czas na to, żeby przedłużyć zerowy VAT na żywność w Unii Europejskiej, wśród przyjaciół Donalda Tuska, nie zrobili tego. A dzisiaj są kolejne dane ekonomiczne, które pokazują, że wskaźnik PMI, czyli tak zwana aktywność przemysłowa, jest cały czas poniżej 50 punktów. Co to oznacza? Że ponad 20 miesięcy z rzędu mamy obniżoną koniunkturę przemysłu. To oznacza, że zwolnienia grupowe są związane ze spowolnieniem produkcji gospodarczej. I te zwolnienia będą niestety przekładały się na funkcjonowanie poszczególnych województw. Kilka dni temu firma spod Włocławka, 1000 osób, redukcja etatów. Zaczyna być po prostu chaos gospodarczy przez to, że nie ma inwestycji. I teraz jak patrzymy na te ceny energii, przecież ludzie nie są głupi. Ludzie dostają już rachunki. Ludzie widzą, że te rachunki są wyższe o 30-40%. I Tuska robota powinna być wykonywana w Unii Europejskiej. To tam powinien razem z Henning-Kloską zadbać o interes i przedłużać i przygotowywać takie regulacje i rozwiązania europejskie, które pozwolą na to, żeby je wprowadzić w Polsce i przedłużać te tarcze. To, co robił Mateusz Morawiecki. Dzisiaj o tym nie możemy w ogóle myśleć. Ja się też zastanawiam, jak Lewica w tym się odnajdzie, bo Zandberg mówi wprost. Projekty tworzone przez Ministerstwo Finansów, przez Domańskiego, który nie za bardzo odnajduje się i na komisjach sejmowych i w ogóle w debacie dotyczącej finansów publicznych, są antyspołeczne. To jeżeli są antyspołeczne, to gdzie jest głos Lewicy? Gdzie jest głos tych partnerów, tej całej koalicji, która 15 października wygrała wybory i zjednoczyli się w kontekście gospodarki? No tego nie ma. I to, co jest dzisiaj najważniejsze, ten wskaźnik PMI, o którym dzisiaj mówię, o którym dzisiaj pisze Money.pl, to jest potwierdzenie tylko tego, że gospodarka została zamknięta. Ta gospodarka od ponad pół roku nie funkcjonuje. Nie ma programów wewnętrznych, nie ma Krajowego Planu Odbudowy, który szedłby szerzej, bo jak wejdziemy na stronę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, to tam widzimy jednoznacznie, że wszystkie te projekty to jest albo Maluch Plus, tam jest chyba jeden projekt, a reszta to są właśnie OZE i ścieżki rowerowe. Proszę nie na państwa, tym gospodarka. W najbliższą środę, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, najprawdopodobniej zmienimy troszkę szyk naszego programu i po godzinie 9:00 naprzód będzie tutaj strona związkowa. Być może pojawi się prezes Cargo, być może później pojawią się bardzo politycy. Dobrze. Taki mamy plan. Ale jeżeli dzisiaj słyszymy o tym, że Cargo ma być zwijane, tak, a w międzyczasie na polskie tory jest wprowadzany ukraiński dostawca i przewoźnik, to coś tu jest nie halo. Jeżeli my dzisiaj mówimy tak, za sprawą Platformy Obywatelskiej, która prowadzi politykę PDT, szczególnie w kwestii CPK, to jest za sprawą Strzembosza. To nie jest moja myśl. Ja bym nigdy w ogóle na coś takiego nie wpadł, że Platforma może was szwabić. Ale jeżeli Platforma się cieszy i chwali, że będzie megalopolis i jednocześnie Krójsko zamieszcza zdjęcie Siemensa niemieckiego jako pociągu i do tego wszystkiego jeszcze w niemieckich barwach narodowych przewoźnika, no to coś tu jest nie tak. No coś tu nie gra. Talon na balon Donalda Tuska. I tak pan poseł Wawer. No tutaj w odniesieniu do PKP Cargo warto zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy zostaje postawiona ta spółka w stan tej restrukturyzacji,
to w zasadzie traci możliwość startowania w przetargach. Czyli tak. To jest swego rodzaju samospełniająca się przepowiednia. Ponieważ jest postawione w stan restrukturyzacji, no to oznacza, że zostanie doprowadzona do likwidacji, bo po prostu traci możliwość działania, traci możliwość funkcjonowania normalnie w sektorze. I w odróżnieniu od Neo TVP czy Neopolskiego Radia, ta spółka zostanie zlikwidowana, a w kwestii mediów narodowych Neo będziemy udawali, że likwidacja trwa. Odwrotna sytuacja, czyli właśnie jest udawanie, że nie jest likwidowane, a faktycznie to te działania doprowadzają do likwidacji, czyli dokładnie odwrotnie niż w wypadku TVP. Natomiast w odniesieniu do cen prądu, panie redaktorze, ja bym chciał, żebyśmy przestali opowiadać takie bajki z mchu i paproci, że dawanie dopłat czy mrożenie cen to są działania, które przeciwdziałają wzrostowi kosztów i cen energii. Tak nie jest. Jeżeli my dajemy dopłaty, jeżeli dajemy rekompensaty, jeżeli wprowadzamy ceny maksymalne, za które są wypłacane rekompensaty, to to jedynie sprawia, że te koszty są przerzucane na innych ludzi. Albo nawet na tych samych ludzi, którzy... Nie, są przerzucane bezpośrednio na budżet państwa. Budżet państwa nie ma własnych pieniędzy, panie redaktorze. Nie ma, ja mam tego pełną świadomość. Z podatków, z długu publicznego, jasne. Z blokowania pieniędzy. I nie chciałbym, ale nie chciałbym tej sytuacji takiej, tylko wyjaśnię i nie przeszkadzam panu. Znaczy nie chciałbym takiej sytuacji, że pani poseł Semeniuk nie przeszkadzałem za bardzo, a panu już przeszkadzam, ale jeżeli już mówimy o tym budżecie państwa, to powiedzmy tak, no państwo nie ma swoich pieniędzy, to jest prawda oczywista, ale państwo ma pieniądze nas wszystkich. Inaczej jest, kiedy z pieniędzy nas wszystkich coś się dopłaca, czy coś się robi, a inaczej jest, jak się z pieniędzy nas wszystkich dopłaca tylko niektórym. Prawda? Tak, ale ceny prądu, koszty cen prądu ponosimy wszyscy, tak? I najpierw i tutaj wybór jest tak naprawdę między tym, czy wszyscy będą płacić wyższe rachunki za prąd, czy wszyscy będą płacić trochę niższe rachunki, będą się z tego cieszyć, a w sposób właściwie nieświadomy potem się okazuje, że wszyscy ze swoich podatków i z zaciąganego na ich rachunek długu publicznego i tak te wyższe koszty rachunków ponoszą. To nie tędy jest droga, tak? To jest leczenie objawowe tylko i wyłącznie. Wzrost cen energii jest, tak jak tutaj pan z Lewicy powiedział, nieunikniony w tym sensie, że jest konsekwencją wieloletnich działań i zaniedbań kolejnych rządów, które w Polsce i rządów PiS-u, i rządów Platformy, kolejnych rządów, które zgadzały się na politykę unijną, politykę likwidacji polskiego sektora energetyki, rządów, które nie prowadziły odpowiednich inwestycji w energetykę atomową, w energetykę węglową również, bo energetyka węglowa po prostu w sposób naturalny dożywa swojej, nie tylko jest likwidowana, ale też po prostu w związku z tym, że nie ma nowych bloków, to te bloki, które były wcześniej wybudowane, dożywają tak swojego... Przepraszam, Wojtuś, życia. Mamy taką grafikę z cenami prądu w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej? Jeżeli mamy, to ją wrzućmy, tak żeby zilustrować tę naszą rozmowę, więc... bo to jest niezwykle tak. Ciekawe. Jak to jest, że w Polsce, gdzie... Ja już nie będę wszedł w politykę, ale skupię się na faktach. W Polsce ceny energii rosną, a na świecie spadają. No, jak to jest? No to wynika właśnie z tego, że my straciliśmy już niemal zupełnie straciliśmy zdolność do własnej produkcji energii. Polska jest w coraz większym stopniu importerem energii, co generuje dodatkowe koszty i w coraz większym stopniu podlega gigantycznym obciążeniom. No dobra, ale to już na prosty, unijnej. Zwykły chłopski rozum. Jeżeli Niemcy mają tańszą energię, to weźmy się, przyłączmy do nich, a właściwie przyłączeni jesteśmy i kupujmy od nich, będzie taniej, no. No to efektem przyłączania się do niemieckiej energii jest właśnie to, że jest drożej. Dlatego, no że ja jesteśmy importerem. U nich jest taniej, u nas jest drożej. Siłą rzeczy, jeżeli od kogoś importujemy energię, to płacimy drożej, tak, niż koszty. Dlaczego Polak ma mieć taniej niż Niemiec? Nie rozumiem. Dlaczego Polak ma mieć taniej niż Niemiec? Przecież oni tak myślą. Panie pośle. No właśnie nie ma, tak? Właśnie na tym, a na czym polegała niemiecka polityka dotycząca gazu z Rosji? Chodziło o to, żeby Niemcy miały oczywiście tani gaz, a żeby potem, jeżeli go będą chciały odsprzedawać innym krajom, to żeby odsprzedawały drożej. To nie polega na tym, że jak my będziemy importować energię... Solidarność energetyczna. Nie ma takiego hasła w Unii Europejskiej jak solidarność. No to jest hasełko niemieckie na to, żeby właśnie doprowadzić do tego, że Niemcy będą zarabiać na obrocie energią. Dariusz Matecki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska to jest najbardziej niekompetentne dzisiaj ministerstwo w tym rządzie. No, pani Siemens-Kloska jeszcze niedawno, bo w kwietniu mówiła o tym, że nie straszmy ludzi, zmiany rachunków będą rzędu 30 zł. No to dzisiaj pan minister Dorożała dokładnie to samo mówi. No. Były trener Pilatesu, pan Dorożała. Tutaj nie mam nic do trenerów Pilatesu, ale powinien pan Dorożała w dalszym ciągu być tym trenerem Pilatesu, a nie zajmować się między innymi kwestiami energii czy kwestią leśnictwa, gdzie zaraz, tak jak podaje Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, przez ich działania, przez działania Henning-Kloski,
Polski i pana Dorożały, prawie 30 miliardów rocznie możemy mieć strat, a 70 tysięcy ludzi może wylądować na bruku. To są ludzie, którzy doprowadzą do potężnej zapaści gospodarczej w naszym kraju, do tego, że ludzie będą, no znów wzrośnie potężnie bezrobocie, tak jak wzrosło w czasach poprzednich rządów Donalda Tuska, a Polacy będą zmuszeni do tego, żeby rzeczywiście jeździć na niemieckie szparagi. To ministerstwo oszukało nawet swoich wyborców, bo jednak bardzo wiele osób, tych bogatych, które instalują fotowoltaikę, instalują wiatraki u siebie w gospodarstwach domowych, no miały być, w 100 konkretach zostało zapisane, że mają być zmiany w rozliczaniu prosumentów, że program Mój Prąd miał być jak najszybciej uruchomiony. No minęło 7 miesięcy tego rządu, program Mój Prąd w dalszym ciągu nie jest uruchomiony, w żaden sposób nie zmieniły się zasady rozliczania fotowoltaiki, no więc oni oszukują nawet swój taki najwierniejszy elektorat, ten, który zaufał tej tak zwanej zielonej energii. No bo skoro my w Polsce nie mamy elektrowni atomowej, wygasza się elektrownie węglowe. Być może tutaj niedługo pod Szczecinem niedługo wygaszą elektrownię Dolna Odra, bo chcą tam zrobić park narodowy. Również to ministerstwo. Ten park narodowy nie tylko może doprowadzić do zamknięcia elektrowni, ale również zatrzymuje na przykład pracę na Odrze, co również jest na rękę Niemcom. Więc no, moim zdaniem i pan Dorożała, i pani Hennig-Kloska powinni się natychmiast podać do dymisji. Zresztą o to będą apelować. Nie, no panie pośle, to pana naprawdę, pana to chyba humor trzyma po tym, jak pana Hołownia ukarał za łażenie po dachu. Nie, no. Czy pan widzi, że ktoś się podaje sam dobrowolnie do dymisji? Nie w tym rządzie. Bardzo bym chciał. No, powinni ci ludzie się podać do dymisji, patrząc na to, co wygadują w mediach i co pan redaktor przed chwilą przytaczał. Piotr Bakun. No proszę państwa, ja chciałbym jedną rzecz zauważyć, że energia wszędzie w Europie taniej i będzie taniej, dlatego że oni stawiają na elektrownie atomowe. Elektrownie atomowe są bardzo, bardzo drogie w budowie, ale niska, bardzo tania jest energia z elektrowni atomowej. My tego nie robimy, ponieważ niestety obydwa główne partie, obydwa rządy koncentrują się tak naprawdę troszeczkę na walce między sobą. To znaczy państwo wcześniej, jak rządziło PiS, faktycznie były jakieś przedsięwzięcia, były jakieś przygotowania, tak, była tam pewnego rodzaju równowaga. W tej chwili jest sytuacja tego typu, że wszyscy są skoncentrowani na zniszczeniu partii politycznej, głównie PiS, ale również i mniejszych partii politycznych, po to, żeby w następnych latach móc swobodnie rządzić. I przez te 6 miesięcy tak naprawdę, jeżeli ktoś tam weźmie sobie w arkusz kalkulacyjny Excel, zobaczy, co udało się tak naprawdę zrobić nowemu rządowi, to tak naprawdę niewiele. Proszę też zwrócić uwagę na CV tych osób, które zajmują ministerialne stanowiska. To są ludzie co najmniej z teoretycznego punktu widzenia, mam na myśli tutaj wykształcenia, doświadczenia, ludzie, którzy w normalnym biznesie nie mieliby takich stanowisk, a tutaj się okazuje, że mają takie stanowiska. I oni tak naprawdę błądzą jak dzieci we mgle. Nie wiedzą, w jaki sposób pójść do przodu, w jaki sposób rozwiązać różnego rodzaju problemy i popełniają niesamowicie dużo błędów. Jeżeli chodzi o osłonę dla ludzi, w szczególności biedniejszych, ale w ogóle osłonę odnośnie energii elektrycznej, ona jest potrzebna i konieczna, dlatego że proszę zwrócić uwagę, do czego doprowadzili politycy w ostatnim czasie obywateli polskich, że nas nie stać na energię elektryczną. To znaczy, gdyby normalna była cena rynkowa, to wiele osób nie byłoby stać na energię elektryczną, musiałaby z czegoś zrezygnować, ewentualnie, nie wiem, mniejsze zakupy i tak dalej. Nasz naród, polski, ubożeje, bo politycy zamiast zająć się gospodarką, zająć się energią elektryczną, to znaczy budową elektrowni atomowych, pobudzeniem gospodarki poprzez rozpoczęcie budowy PCK, to tak naprawdę oni zajmują się rozliczeniami poprzednio rządzących. Ja podkreślam, że tym się może zająć prokuratura. Nie potrzeba jest tak dużej liczby komisji, które są tak naprawdę pewnym show, tak, teatrem, który się tam odbywa, bo i tak komisja nie ma mocy sprawczej, żeby ukarać, ewentualnie kogoś wsadzić do więzienia. To jest rola prokuratury. No, prokuratura też ma być niezależna, okazuje się, że uprawia jakąś tam dziwną politykę. Nie, panie Piotrze, tak niezależnej prokuratury jak w tej chwili, to myśmy nigdy w historii naszego państwa nie mieli. Wie pan, mamy rozdzielone funkcje i stanowiska ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego.
A do tego wszystkiego, jak mówi przełożony ministra, mamy wreszcie niezależnego ministra sprawiedliwości. Ale proszę państwa, no sprawiedliwości niezależnego. Słyszę śmiech i on jest uzasadniony. My jako bezpartyjni cały czas podkreślamy, że wymiar sprawiedliwości powinien być przekazany obywatelom, a nie politykom. Niezależnie, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest Platforma Obywatelska, czy w następnej... No to muszę panu powiedzieć z całym szacunkiem dla osób, które podejmują decyzje, bo nie chcę negować ich wykształcenia, bo zakładam, że ci prokuratorzy, bez względu na to, kiedy prokuratorami zostali, ci prawnicy, czy ci sędziowie, którzy sędziami zostali, że jednak, bo ja rozumiem takie wrażenie, odniosłem, że pan by chciał władzy ludowej albo przynajmniej takiego ludowego systemu sprawiedliwości. Wie pan, ja też byłbym za tym, gdyby nie to, że my mamy teraz powrót do przeszłości i mniej więcej takie czasy od 1944 roku, kiedy zostawali z sędziami, prokuratorami ci, którzy nimi nie powinni byli nigdy być, i oni sprawowali wymiar sprawiedliwości, wie pan? Tak to wygląda mniej więcej. Wie pan co, myślę, że gdyby pan tak bardziej szczegółowo zapoznał się naszym programem, my jesteśmy za tym, żeby w wymiarze sprawiedliwości wprowadzić najnowsze osiągnięcia nauki. Na przykład element sztucznej inteligencji, czy też ewentualnie, żeby weryfikować zeznania świadków poprzez wykrywać kłamstw, bo to będzie najbardziej obiektywny. Ja panu gwarantuję bardzo... Proszę mi wierzyć, że wykrywacz kłamstw, panie Piotrze, proszę mi wierzyć, że wykrywacz kłamstw idzie oszukać. Oczywiście, że tak, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na chociażby pozycję Szum, nie chcę tutaj reklamować Kahnemana, ale on był laureatem Nagrody Nobla, że niezależnie od wszystkiego, że można oszukać na przykład wykrywacz kłamstw, to panie redaktorze, jeżeli będzie pan miał 100 osób, które będą kłamać i sędzia ma to zweryfikować, to gwarantuję panu, że jeśli będzie 100 osób, które będą kłamać i wykrywać kłamstw, to większą część będzie w stanie zweryfikować i wykrywać kłamstw niż sędzia, zwykły człowiek. I to jest absolutnie udowodnione. Tylko że politycy się boją niezależnej prokuratury, niezależnego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ generalnie nie będzie narzędzia pewnego rodzaju nacisku. I o tej presji, proszę państwa, i o naciskach, patrząc na ten zakład karny, w którym jest przetrzymywany kolejny cykl trzymiesięczny, ksiądz Michał Olszewski, za to, że był egzorcystą, czy może za to, że nie wybudował tego, co jednak wybudował? O tym będziemy rozmawiać już po godzinie 10. Proszę zostać razem z nami.